Dzień dobry, kochani. Zaraz mój głos, ale jeszcze muszę je ogarnąć i muszę zrobić pieniądze w ogóle. Ja was podwyżę, poczekajcie. Zauważyłam, że właśnie nakleję czarno na białe, dzięki chyba najlepszym kanale powtórzeniu do egzaminu z polskiego i matmy. Bo z angielskiego to miało bardziej tak według mnie Rock Your English, więc sobie też po prostu będę słuchała, będę oglądała tego live'a podczas robienia pielęgnacji. Ja już mniej więcej się ogarnęłam, obejrzałam sobie trochę tego live'a, busiłam sobie go od początku, że mam długą godzinę. Mamy godzinę siódmą. Siódmą jeden. Ej, to jeszcze mam tyle czasu. Wow. W sumie zdążyłam jakby wszystko zrobić. Znaczy już się sobie właśnie wyprasowałam sobie spodnie, wyprasowałam sobie koszulę, na przykład bardziej mała mi zrobiła, bo ja jej wyprasowałam koszulę. To się nie łączy. Stwierdziłam, że sobie wezmę tą torebkę. I tutaj idę sobie włożyłam do długopisy, chusteczki i chusteczkę do okularów. Jeszcze sobie wezmę wodę, tylko muszę sobie ją jeszcze nalać. Ale tutaj jeszcze sobie włożę później telefon, może się ciekawi, czy się stresuje. Powiem wam, że teraz mam totalnie chill. Wczoraj tak jakoś wieczorem, wiecie, oglądałam sobie właśnie jakieś tam vloga z egzaminów i w ogóle jak się nie stresować, jak się tutaj denerwuje, to nie wiem, o co chodzi. Oglądałam sobie tego vloga i powiem, jakoś tak się zaczęłam wczoraj stresować, nie wiem, o co chodziło, nie? Bo jakoś przed 22, no i ja już wiedziałam wtedy, że ja nie zasnę, nie ma opcji, że ja wtedy, wiecie, znaczy zasnęłabym, ale jakoś, wiecie, o 24 może, nie? I bardzo ciężko mi się zasnęło, więc stwierdziłam, że sobie obejrzę medytację na stres i na sen. Tak, na dobry sen, czy jak to tam było. Ta medytacja łączna trwała jakoś około 30 minut. W ogóle mi pomogło, jakby powiem wam, że ja kiedyś sądziłam, że medytacja w ogóle nie działa. I w ogóle jaki to ma sens. Zobaczcie, kto to nas zapytał. Dzień dobry, tutuś. Więc mamy już godzinę 11:20, ja w sumie dawno wróciłam do domu, pisałam te egzaminy z polskiego. Okazało się, że ja w ogóle piszę wszystko osobno, więc no super, super. Jakby na początku miałam takie, jakby wiecie, może nie było tego widać, ale ja byłam załamana po prostu, nie? Ale później to było chill, wiecie, chill był. Jak już robiłam sobie ostatnie zadanie, czyli tam albo rozprawkę, albo opowiadanie, oczywiście sobie wybrałam, oczywiście, że pisałam to opowiadanie. Ja już totalnie wiecie, chill, w ogóle było super. W sumie była zemsta, z czego tak średnio jestem zadowolona. Ja nie lubię zemsty, bo to był pierwszy dzień egzaminów. Jutro drugi. Matematyka. Nie, będzie dobrze. Guys, trzeba być pozytywnie, tak? Widzimy się jutro, kolejnego dnia egzaminów. See ya! Myślałam, że rano jeszcze wam coś nagrałam, ale wychodzi na to, że to wszystko, więc po prostu tutaj macie już mnie po egzaminach. Drugi dzień egzaminów, ja trochę później się do was odzywam, bo aktualnie mamy 14, więc no trochę później. Według mnie to był najprostszy egzamin z matematyki, który kiedy był pisany, mówiłam, pisałam jeszcze próbne. I to było proste w porównaniu do całej reszty tych egzaminów z matematyki, tych próbnych, co były. Zamknięte były mega proste, tak według mnie, no zamknięte były mega proste. Tur angielski, wydaje mi się, że najlepszy dzień. W ogóle się nie stresowałam, co jakby było dla mnie takie, wiecie, ja sądziłam, że będę się jakoś tutaj nie wiadomo jak stresowała, ale na szczęście nie. Więc fajnie, fajnie. Tak wyglądał mój drugi dzień egzaminów. Widzimy się kolejnego dnia.
No więc guys, dzisiaj ostatni dzień egzaminów. Jakoś nie czuję stresu, no, w ogóle sobie oglądałam na Netflixa, więc nie, totalnie chill, totalnie mam chill dzisiaj. Angielski najprostszy dzień, tak według mnie. No i fajnie, wiecie, ja już czuję wakacje. Wiecie, po egzaminach już będą praktycznie wakacje. Którą w ogóle mamy godzinę? Mamy 7.30, ja w sumie już wyrobiłam się, muszę sobie tylko jeszcze nalać wody. Ja w ogóle ubrałam suknię, miałam nie ubierać, wiecie, na egzaminy, co ja mam się stroić, nie? Ale stwierdziłam, że, no wiecie, to ostatni dzień, to wiecie, no, jakoś ubiorę się ładniej czy coś. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że to jakoś dobrze napiszę, że będzie prosty mail. Naprawdę liczę na to, że będzie jakiś prosty temat. I co? Widzimy się po egzaminach. See ya guys! Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Ja wróciłam już do domu po egzaminie z angielskiego. Która jest godzina? Jest 12.25. Był prosty. Na pewno był prosty. Aczkolwiek ten temat maila, tak powiem wam, że... No, trochę taki śmieszny na mnie był, ale napisałam coś tam, wydaje mi się, że takie, wiecie, 70% będzie, jakby musi być, nie? I chciałam też, właśnie nie zapisywałam sobie odpowiedzi, wiecie, na chusterce czy coś, bo jakby chcę, wiecie, później zobaczyć te wyniki, niż, wiecie, niż sprawdzać sobie te odpowiedzi. W sumie dzisiaj w ogóle się nie stresowałam. Nagrałam też wam jakiś tam mój poranek, zadałam w ogóle sobie tortilla, oglądałam też Netflixa dzisiaj rano. No i zróbmy takie małe podsumowanie tych egzaminów. Więc na początku powiem wam, się stresowałam w ogóle w niedzielę. Śniły mi się te egzaminy, nie? I mam takie, oh my gosh! Dzisiaj tak wieczorkiem, w poniedziałek się też stresowałam. No i też we wtorek weszłam do szkoły. Wszedłam do szkoły. No. Tak, wiecie, tak w brzuchu się nagle jakoś tak dziwnie zrobiło, ale w sumie było git. Już jak pisałam opowiadanie, to już był, wiecie, chill. Matematyka była według mnie bardzo prosta w porównaniu do właśnie poprzednich egzaminów próbnych. I angielski też, tylko ten mail taki był dla mnie taki, wiecie, dziwny, dość śmieszny. Możemy powiedzieć, że nawet okej, napisałam te egzaminy. No i co, to by było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film się spodobał, że pokazałam wam, jak to u mnie wyglądało. I chyba nie było aż tak źle. Mam nadzieję, że coś z tego filmu w ogóle wyszło. Życzę wam jak zawsze miłego dnia. I w ogóle możecie napisać w komentarzu, jeżeli pisaliście w tym roku egzamin, to czy się stresowaliście? Czy tak nie do końca? Czy może napiszcie w komentarzu, okej? Napiszcie w komentarzu. Jeszcze nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka. Oczywiście linki macie w opisie. Nie zapomnijcie jeszcze o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. No i o łapce w górę. Love you guys and bye bye.